Halo, cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj coś, czego dawno nie było, a mianowicie poradnik. Poradnik do samolotu, który już jakiś czas jest w symulatorze, a mianowicie Honda Jet. Honda Jet, świetnie wykonany, lekki bizjet, którym lata się bardzo, bardzo przyjemnie. Samolot dość kompleksowy, umożliwiający nam praktycznie wykonanie każdego podejścia. Świetnie się prezentujący wizualnie. No i samolot, który pojawił się w linii wirtualnej, linii lotniczej Jerry Air, w której ciągle mam przyjemność jeszcze uczestniczyć. No a ponieważ Jerry Air właścicielem tej linii jest kapitan Jerzy, też pilot właśnie Hondy Jet, no to ta Honda wreszcie pojawiła się, wkrótce pojawi się type rating do Hondy, wkrótce pojawią się jakieś loty pewnie związane z tym bizjetem. No i po to, żeby kolegom oraz wszystkim chętnym, którzy chcieliby latać Hondą, tym fajnym samolotem w symulatorze Microsoft Simulator 2020, dlatego właśnie postanowiłem stworzyć taki poradnik po to, żeby się nie stresować, żeby łatwo wejść, zwłaszcza wejść w obsługę tego samolotu, zwłaszcza że osoby, które wcześniej latały głównie Boeingiem 738, mogą tutaj poczuć się troszkę nieswojo, mogą się pogubić, tym samym no, przyjemność z latania tym samolotem będzie no, wątpliwa. Stąd właśnie taki, chciałbym powiedzieć, krótki, no pewnie krótki jak zawsze nie będzie, ale dość taki syntetyczny i z uwzględnieniem najważniejszych elementów obsługi tego samolotu mój poradnik, który Wam dzisiaj prezentuję. Jesteśmy na lotnisku w Katowicach, stąd za chwilkę chcę wyruszyć do Genewy, bardzo fajna destynacja. Wcześniej wygenerowany plan lotu oczywiście w Simbriefie, no i nasza piękna Honda Chopin Edition, w fajnym, realnym malowaniu polskiej firmy zajmującej się właśnie czarterowaniem samolotów biznesowych. No i tym samolotem za chwilkę sobie polecimy. Ważna jeszcze też uwaga, ten samolot występuje obecnie od chyba zeszłego roku w wersji Elite 2. Mówię o realnym samolocie, czyli posiada auto thrust oraz pełną automatykę spoilerową po naciśnięciu hamulców. I to wszystko, no tam też zmiany są w środku, w kabinie, samolot został lekko unowocześniony. No i tutaj oczywiście mamy malowanie do tego samolotu, natomiast mamy też auto thrust, natomiast no nie mamy tego i wszystkich elementów, czyli nie mamy tych spoilerów, chyba tam jeszcze kilka takich ważnych elementów, które w tym E2 występują, więc my polecimy sobie tą wersją, można powiedzieć, po 2015 roku, bez autotrustu, czyli tą realną, która też występuje właśnie w tej polskiej linii lotniczej. Ale jeżeli macie ochotę, to możecie sobie ten autotrust też załączyć, będzie troszkę łatwiej, aczkolwiek w przypadku tej Hondy nie ma to większego znaczenia, ponieważ zarządzanie trustem też jest tutaj w pewien sposób, ma pewną swoją logikę, która jest bardzo prosta, jeżeli się oczywiście ją zrozumie. Wejdźmy do środka. Jesteśmy w kokpicie. Jak widzicie, jest to pełny glass cockpit. Tutaj mamy po prawej stronie, ja już sobie podłączyłem wcześniej Grand Power. Jeżeli lecicie dość w miarę sprawnie, szybko, więc ten Grand Power nam nie będzie, nie jest wtedy nam potrzebne. Normalnie na baterii samolot odpalamy i lecimy. Zresztą kapitan Jerzy bodajże w którymś z pierwszych streamów z Hondą mówił, że no nie, że bardzo rzadko te GPU się pojawia, więc no jest też drogie, no i nie na każdym lotnisku się jest w stanie znaleźć, bo to jest też chyba jakieś specyficzne, troszkę mniejsze. No w każdym bądź razie my dzisiaj wykorzystamy, ponieważ będę mówił, a nie chciałbym, żeby podczas tej mojej tutaj konfiguracji samolotu i opowiadaniu o aspektach jego obsługi coś nam się wyłączyło. Załączmy sobie baterię w takim bądź razie i oczywiście podświetla nam się, załączają nam się trzy duże monitory, do których za chwilę wrócimy, bo one są tutaj bardzo istotne, jeśli chodzi o aspekt obsługi tego samolotu. Załączmy sobie external power on, no i teraz mamy pewność, że samolot jest zasilany i nam się nic tutaj nie rozłączy, bo oczywiście, jeżeli byśmy przetrzymali gdzieś koło 25, pół godziny, no tak 20 parę minut, no to powiem Wam, że ta bateria nam się rozładuje. I kiedyś mi się już tak stało, że wyszedłem, bo coś tam, jakiś telefon miałem, no i się samolot rozładował, więc mamy pewność, że się nie rozładuje. Pierwsza rzecz, to co zwraca naszą uwagę, czyli duży glass cockpit. Trzy duże monitory
czołowe, dwa małe monitory, tak zwane zarządzające, które znajdują się na dole, stanowią ten system cały tutaj awioniczny tego samolotu. I to jest bardzo ważny element, załączmy sobie SoftKeya, żeby zrozumieć, jak zarządzać tymi monitorami, a bardziej wyświetlaczami, tym, co jest wyświetlane na tych monitorach. Bo zauważyłem, że błędy mogą się popełnić w momencie, w którym ja też te błędy swego czasu popełniałem, gdyż nie za bardzo rozumiałem logikę tego wyświetlania. A to jest w sumie bardzo proste. Zobaczcie, monitor centralny, na którym mamy w tej chwili wyświetlone parametry pracy silnika i dwa podzielone okienka, w którym po lewej stronie znajduje się wyświetlanie, no tak jak navigation display, oraz po prawej stronie mamy bodajże wyświetlone traffic settings, czyli takie wyświetlanie dotyczące, no radarowe powiedziałbym, traffic, pogoda, to co mamy ustawione. I to mamy tutaj podświetlone na monitorach tych pomocniczych dolnych zarządzających. Map settings, dokładnie, czyli tutaj jak sobie ustawię na przykład aircraft system, to nam się tutaj wyświetlą podstawowe systemy samolotu, czyli światła, zobaczcie wszystkie statusy, parking, quantity, jeśli chodzi o oxygen, hydraulika 96%, więc sobie musimy wrócić i mamy mapę. I teraz bardzo istotne jest to, abyśmy zrozumieli, jak tymi okienkami zarządzać i właściwie sobie je poustawiali. Oczywiście wy możecie sobie ustawić tak, jak wam będzie pasowało, natomiast myślę, że pewna taka ogólna koncepcja używania tych okienek no, powinna być gdzieś tam w miarę logicznie ustawiona, po to, abyśmy w sytuacji stresowej, kiedy jest duża kontrola, znaczy duże zagęszczenie ruchu, kontrola VATSIM-owa, bo oczywiście większość będzie z was latała na VATSIM, to w tym momencie, żebyśmy wiedzieli, co gdzie jest i co w pewnym momencie, jak klikniemy, żebyśmy wiedzieli, co się gdzie wyświetli. To jest bardzo istotne. I teraz tak, zobaczcie, mamy te tutaj kilka okienek w tych monitorach, bo mamy monitory i okienka. Na centralnym monitorze, na samym środku, na podkolor, no nie wiem jaki to kolor, jasno-niebieski, turkusowy, mamy podświetlone właśnie okienko, które przed chwilą przełączaliśmy, na którym wyświetlone jest mapa i takie dane nawigacyjne. Na prawym, na kolor fioletowy, mamy podświetlone właśnie tutaj te radary. No i możemy sobie teraz właściwie te wszystkie okienka poustawiać. I teraz co jest istotne? Na dolnych monitorach mamy trzy pokrętła. Do przestawiania widoku w poszczególnych monitorach i na poszczególnych oknach służą skrajne lewe pokrętła. Ale nie samo pokrętło, bo samo pokrętło, jak sami widzicie, w tej chwili sobie kręcę, będzie służyło do zmiany skali obrazu. Natomiast strzałki lewo-prawo będą służyły do przełączania się pomiędzy poszczególnymi oknami po lewej stronie naszych monitorów. I teraz zobaczcie, jeżeli ja przełączę się w lewo, to okazuje się, że na kolor turkusowy podświetliło się okienko lewe na lewym monitorze. I tym samym na tym monitorze ustawiam sobie dane, które są dla mnie w tym miejscu jak najbardziej adekwatne, czyli status samolotu. Wracam sobie z powrotem i teraz przełączam, zobaczcie, przełączam, mamy następne okienko i jak przełączę jeszcze raz, to mam znowu lewą pozycję na monitorze prawym. I na tym prawym monitorze też mogę sobie ustawić. Na tym monitorze sobie ustawiam w moim przypadku checklistę. O, teraz się przełączyłem, bo byłem na tym. O, zobaczcie tutaj checklistę. O, to właśnie w ten sposób można się pomylić. Checklistę. Czyli pamiętajcie, że tymi lewymi operujemy z lewego monitora, a prawymi oknami z prawego. Wracamy sobie do tego. Tu mamy weather. O, zostawił radar pogodowy i mam checklistę. I to jest tak jakby ustawienie początkowe, które jest dla mnie jak najbardziej właściwe. Natomiast jeżeli przejdziemy teraz do tego dolnego monitora i mamy podświetlenie na kolor fioletowy i tym samym pokrętłem znajdującym się po lewej stronie tego monitora strzałkami zaczniemy się przełączać, to też zobaczcie, tam gdzie się przełączamy, o, też ponownie możemy się przełączyć na te same monitory i
On znowu obsługuje te trzy wyświetlacze, czyli w tym momencie przełączamy się na centralny prawy, centralny lewy wyświetlacz i lewy monitor, lewy wyświetlacz. Co jest najważniejsze? To, że musimy patrzeć, co, które okno mamy podświetlone. Jeżeli mamy podświetlone na kolor fioletowy okno, to znaczy, że jest ono zarządzane z monitora prawego. I teraz zobaczcie, chcemy sobie tutaj wyświetlić cokolwiek innego, czarty, no to proszę bardzo. Już się nam mapki za chwilę załadują. One się jeszcze nie załadują, bo nie mamy planu lotu załączonego, no ale tutaj za chwilę taka mapka może się pojawić. Jeżeli chcemy sobie z powrotem wrócić, to znowu ustawiamy status. I chcemy zmienić okno, przełączamy się na środkowy monitor, prawą jego część i tutaj możemy sobie na przykład ustawić, no powiedzmy też możemy sobie trafik ustawić, o, czyli te radary, które mieliśmy wcześniej. Bo tu będzie też radar pogodowy, radar TICAS, no wszystko to, co jest związane z ruchem i wykorzystuje radar. Takie ustawienie, moi drodzy, jest takie jak dla mnie ustawieniem początkowym. Czyli w tym momencie wiem, co gdzie się znajduje. Tu mam status, czyli ewentualnie światła, jakie będą zaświecone na poszczególnych etapach, bo światła są automatyczne. Tutaj mamy PFD i jeżeli jesteśmy na PFD, to warto też w tym momencie powiedzieć o ustawieniu PFD. Tutaj mamy PFD settings i warto sobie, pomijam jeszcze teraz kwestię tak na marginesie, że możecie sobie oczywiście wyłączyć te duże, te małe okna, wtedy zrobić PFD w modzie full, ale jak dla mnie to fajnie, jak właśnie te okna są podzielone i wtedy można sobie po prostu więcej informacji mieć przed sobą, po to, żeby łatwiej się orientować w przestrzeni i w samolocie, co jest tam. Więc to jest takie moje ustawienie, które moim zdaniem jest jak najbardziej właściwe. I tutaj też bardzo ważne jest to, abyśmy sobie zawsze poustawiali wskazania, no, na RMI, na tym naszym takim elektronicznym RMI, ponieważ warto jest znać swoją sytuację w przestrzeni, nie tylko polegać na magentowej linii, tylko też wiedzieć, że gdzie jest radiolatarnia, czy gdzie jest NDB. Także tutaj załączamy sobie jako Bearing 1 nawigacja pierwsza, Bearing 2 nawigacja sprężona z radiem nawigacyjnym 2. No i teraz gdzie są radia? Radia mamy na dolnych monitorach, tych tak ja nazywam monitorami zarządzającymi. I tutaj mamy radia komunikacyjne. Ale gdzie mamy radia nawigacyjne, gdzie częstotliwości? Musimy kliknąć Audio and Radios i tutaj mamy nawigacja pierwsza, nawigacja 2. Wybieramy sobie częstotliwość, którą jest nam potrzebna. W przypadku Katowic, no wiadomo, radiolatarnia VOR Katowice. I zobaczcie, za chwilę się pojawi 4 mile. Tutaj zobaczcie, wszystko się pojawiło. Pojawiła się strzałka chudziutka wskazująca kierunek radiolatarni i mamy oznaczenie Kilo Alpha X-Ray, czyli Katowice. Możemy też sobie dać 112.8 do Krakowa. Tu się powinno pojawić w tym momencie. No, za daleko jest, więc nie łapie tej częstotliwości. No więc ustawmy sobie też 114.8.0 i też mamy wskazania do radiolatarni i pojawiła się gruba strzałka. Warto wiedzieć, gdzie się to ustawia, bo w momencie, w którym będziemy gdzieś sobie abyśmy sobie mogli to wszystko gdzieś tak poustawiać, właściwie, żeby później, w trakcie lotu, kiedy będziemy lecieli, żeby tutaj nic nam nie, no, nie przeszkadzało, nie rozpraszało, żebyśmy wiedzieli, gdzie szybko kliknąć, żeby się odnaleźć w tej przestrzeni. Więc te radia też nam zawsze pomagają się zlokalizować właściwie. No zresztą dla właściwej obsługi samolotu takie dane powinny być wyświetlane. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. Teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli mamy monitory ustawione, mamy załączone checklistę po prawej stronie, więc wszystkie najważniejsze informacje na tym etapie są wyświetlane. Plan lotu wygenerowałem, tak jak powiedziałem wcześniej, w SimBriefie. Klikam sobie tu
tutaj SimBrief. Wcześniej samolot jest oczywiście sprzężony z moim loginem, z moimi danymi i mamy u góry plan lotu Katowice LSGG, czyli Katowice Genewa. Importujemy ten plan lotu. Importujemy plan lotu. I cały plan lotu nam się w tym momencie załadował. Co ważne, plan lotu ładuje się z procedurami. Z procedurami SIT i STAR, które oczywiście mogą się zmienić, bo w zależności jaka jest kontrola, czy jakie warunki, czasami SimBrief daje też, jak jest więcej pasów, to czasami takie pasy nieoczywiste, te, które nie są używane. Teraz to już się rzadko zdarza, ale warto na to zwrócić uwagę, że procedury też nam się zostały wprowadzone. Wracamy sobie z powrotem, mamy plan lotu wprowadzony, przyjmijmy, że tutaj się nic nie zmieniło, no jest dość wczesna godzina, więc kontroli w Katowicach nie ma. Zresztą nie będziemy dzisiaj męczyć kontroli, żeby nie przedłużać tego poradnika. I przechodzimy sobie do ustawienia transpondera, też bardzo prosto na tym monitorze zarządzającym 2.0.0. Wprowadzamy Enter. Także jeśli chodzi o częstotliwości radii komunikacyjnych, czy tutaj transpondera, to po prostu klikając w te miejsca zmieniamy. Radia nawigacyjne, musimy wejść w zakładkę i wtedy tutaj te radia nawigacyjne, te częstotliwości tych radii wprowadzić. Zobaczcie, wyświetliło nam się tutaj nasza trasa na tym środkowym monitorze po prawej stronie, traffic map, wszystko tak jak być powinno. I teraz następna bardzo ważna, istotna rzecz, jeśli chodzi o Hondę. Słuchajcie, to, że załączyliśmy sobie SimBriefowski plan lotu, załadowaliśmy, nie oznacza, przynajmniej ja tutaj nie znalazłem takiej opcji, że mamy załadowane wszystkie wagi właściwe z naszym planem lotu. W naszym planie lotu mamy odpowiednio zaprogramowane właściwości, znaczy właściwości, no właściwości samolotu, wagowe, czyli przewidywana waga, zero fuel, ilość pasażerów, payload. Samolot pobrał tylko plan lotu, ale nie pobrał tych wag. Przynajmniej w moim przypadku nie pobiera tych wag. Więc wchodzimy sobie do Aircraft System, wybieramy Sim Option i w opcjach tutaj Sim Option, zobaczcie, mamy tutaj wybrane tak jak jakiś trzech pasażerów i pilot. Ja wybrałem 6 pasażerów, więc już nam się to tutaj nie zgadza. Idziemy sobie do Go to Initialization. No, możemy sobie zrobić takie jakby reset i system task wybierania pre-flight. Samolot zrobi nam testy trzech systemów. Fire detection, stall protection, switch illumination. Switch illumination jest, wszystko się podświetliło, jest, wszystko zgasło. Status test completed. Wracamy i wchodzimy sobie do zakładki White and Fuel. I teraz zobaczcie, mamy tutaj coś takiego jak synchronizacja z wszystkiego z symulatorem. Moja rada taka, aby wejść sobie do tego okienka systemowego. Ja wiem, że wielu z Was go nie lubi, ja też nie za bardzo go lubię. Ale w tym przypadku to daje radę. I zobaczcie, mamy tutaj ilość paliwa. Najistotniejsza jest, słuchajcie, ilość paliwa, bo nie pobierając tych właściwości wagowych, samolot no jest tak jakby do naszej dyspozycji. Natomiast musimy wiedzieć, jaka jest ilość paliwa, ponieważ ilość paliwa tutaj na pewno jest o wiele mniejsza. Możemy sobie zresztą payload zobaczyć, ile tutaj będzie. Fuel on board nawet nie ma takiej informacji. Ale jakbyśmy sobie teraz to synchronizowali, o zobaczcie, to nam się pojawiły informacje, no 1174, a 1176, a no bo ja wcześniej pradałem, czyli te ustawienia, które mieliśmy wcześniej akurat się zgadzają, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie to właśnie skorygowali, a może czasami jest też tak, że on się po prostu gdzieś tam z tym SimBrief się, ale to jest moje domniemanie tylko, że on
może gdzieś się zsynchronizować z tymi wagami. Raczej nie, bo ja wcześniej po prostu sobie tutaj coś wybierałem. Więc dobra, ilość paliwa nam się mniej więcej zgadza. No to są 2 kg, więc to zostaje. Natomiast mieliśmy 6 pasażerów. No ja ważę trochę więcej, więc 78 i mamy 6 pasażerów. Możemy dać zawsze po 80, 90 kg. Tu możemy dać 60 kg, o, i nie wiem, i 120 kg, 120 kg cargo, no jakieś bagaże są. I teraz sobie sprawdźmy, czy nam się to wszystko zgadza. Payload mamy w przypadku naszego samolotu 432, wybraliśmy 579, ale tu się nie przejmujemy. Ważna jest w tym przypadku ilość paliwa. Ona jest na 1176, 1174, więc ta ilość paliwa jest taka sama. Dobrze, wracamy sobie z powrotem i jeszcze raz wrobimy synchronizację. Po wprowadzeniu wszystkich tych wag do zakładki Weight and Balance robimy sobie jeszcze raz synchronizację i zobaczcie, nam się na nowo wszystko zsynchronizowało z tym, co wprowadziliśmy w tej zakładce. I to jest bardzo ważne, istotne, żebyśmy po starcie później się nagle nie zdziwili, że samolot nam wyrzuci, wykrzaczy informację mała ilość paliwa. Więc mamy payload, 3-5 pasażerów, dokładnie, średnia waga 7,6, 308, cargo 120, tak jak wprowadziliśmy, take-off, fuel on board 708, no widzicie, i znowu nam tutaj wskoczyła inna wartość, a powinno być więcej tego paliwa. Dobra, 570 fuel 708, a powinno być 1176, więc się nam to zresetowało. Tutaj tak jest, trzeba na to zwrócić uwagę. 1176. O, może 75. Dobra, 1090. Zamykam i jeszcze raz robię synchronizację. O, i teraz mamy fuel on board 1090. Bardzo istotny element. Sami widzicie, że to tutaj jest, no zawsze z tym okienkiem systemowym, jeżeli samolot nie posiada idealnie tutaj jakiegoś tabletu, którym to wszystko się da zarządzać, to jest to takie trochę bardzo czułe i łatwo popełnić jakiś błąd. Fuel on board, synchronizacja, mamy wszystko tak, jak być powinno. Mniej więcej zgadza się to z naszym planami w Simbriefie. Najistotniejsza to jest tu informacja, żebyśmy mieli taką samą ilość paliwa, jaką wyliczył nam Simbrief, no bo to jest najistotniejsze. Jeżeli chcemy sobie później te zmienić te wagi tutaj, czy ilość pasażerów, to już ma drugorzędne znaczenie, bo zawsze synchronizacja spowoduje właściwe wyliczenie performance'ów. Wracamy i teraz przechodzimy do tej trzeciej pozycji, speed bugs. No i właśnie, Jeżeli teraz zrobimy coś takiego, że mamy take-off all i bierzemy SIMA, czyli z tych wartości, które są, i zaznaczamy, to mamy pewność, że samolot w tym momencie wyliczy nam właściwe performance 111, 115, 120 i 200. I mamy pewność, że teraz jest to wszystko zrobione właściwie. Bardzo łatwo tutaj popełnić błąd, ale dokładnie, pieczołowicie analiza tych wszystkich danych wagowych i ilości paliwa spowoduje, że będziecie mieć pewność, że samolot jest właściwie accept initialization, wszystko mamy poustawione, właściwie skonfigurowane. I to jest moim zdaniem najważniejszy element dotyczący konfiguracji tego samolotu. A teraz za chwilkę przejdziemy do przygotowania samolotu do kołowania oraz do startu. Dobrze, jeśli mamy już wszystko ustawione, zapoznaliśmy się z kokpitem, plan lotu został wprowadzony, w takim bądź razie możemy przejść do już kończenia konfiguracji samolotu do wystartowania z Katowic. W tym momencie przejdziemy sobie do zakładki Aircraft System i tutaj mamy SIM Option i zobaczcie, mamy jakby zarządzanie drzwiami, wszystkimi tymi lukami bagażowymi. Zamykamy.
Static Elements, Cabin Shadows. GPU jeszcze jest załączone, pasażerowie też są pokazywani. No i mamy też opcję właśnie tego modelu Elite 2, ale jest to tylko autotrust, w tym przypadku nie będziemy jego stosować. Dobrze, wracamy sobie, mamy checklistę i teraz wiemy, że checklistę mamy podświetlony na kolor turkusowy, więc kolor turkusowy to lewy dolny monitor zarządzający, kolor fioletowy prawy dolny monitor zarządzający. I teraz sobie klikamy baterię, oxygen, check and normal. Wszystko tutaj powiedzmy, że mamy posprawdzane. Wszystko jest w automacie, samolot po zatrzymaniu i uruchomieniu ponownie, załadowaniu. Zawsze jest w takiej pozycji wyczyszczonej, nic nie musimy się bać. Elektryka, sprawdzamy, czy jest odpowiednie ładowanie, volty 29, nose wheel steering normal. Oczywiście możemy sobie to wszystko tutaj posprawdzać, czy coś nam się nie wyłączyło. Cabin damp, oxygen, normal, nose wheel steering normal. Wszystkie te elementy za wyjątkiem systemu anti-ice są na właściwej pozycji. W związku z tym zatwierdzamy, landing gear mamy down, alternate gear release handle stowed full in, parking brake set, parking brake mamy zaciągnięty, flapy mamy w pozycji up, thrust levers cued off, speed brake mamy, speed brake jest w pozycji retired, ice protection. Mamy chwilkę. Ustawione. Ice protection. Jest fuel panel. Normal. I teraz trim. To też jest bardzo ważny element, na który należy zwrócić uwagę. Mamy tutaj wskazania takie cyfrowe i graficzne. Teraz trim sobie ustawiamy na pozycję zieloną, ale zobaczcie, 2.8 i na zielonej pozycji też świecą się tutaj te wskazania graficzne. Ale słuchajcie, moi drodzy, to będzie jeszcze wymagało później weryfikacji, ponieważ wydaje mi się, to tutaj może kapitan Jurek by musiał potwierdzić, że w momencie, w którym uruchomimy silniki, włączy się pełna hydraulika i wtedy to może się tutaj te wskazania właściwego wytrymowania mogą się zmienić. Zresztą ja to zawsze później koryguję, bo przy tym ustawieniu czasami może nam podczas take-off, podczas rollingu wykrzaczyć się komunikat o złej konfiguracji startowej. Więc na razie mamy trim panel check set and normal. Windshield hand normal, pneumatic normal, grill sheet dark, trim normal, avionic initialization completed. Na naszym wyświetlaczu teraz, jak sobie przełączymy, zobaczcie, na wskazania nawigacyjne, navigation display, mamy możliwość sobie przybliżyć, rozłączyć, o, wszystkie te elementy, które są potrzebne. Nasza trasa jest tutaj z pasa 08 wyrysowana, klasycznie Magenta Line, i możemy sobie jeszcze wejść do flight planu. Jeżeli byłaby potrzeba, aby zmienić procedurę, klikamy procedurę, wybieramy sobie procedurę, możemy sobie ją zmienić na jakąś inną, którą dostaniemy. W każdym bądź razie na razie wszystko jest ustawione tak, jak być powinno, w pełnej sekwencji. Arrival też mamy. Na razie approachu nie będziemy wybierać, nie ma sensu, więc wszystkie te najważniejsze informacje dotyczące rozpoczęcia naszego lotu są wprowadzone i są też wyświetlane. Jeżeli nie chcecie mieć tutaj TCAS-a, bo nie jest to potrzebne, to możemy sobie teraz przełączyć się na, mamy podświetlony na kolor fioletowy, więc drugi monitor, możemy sobie te właśnie mapki ściągnąć i od razu nam się pojawia mapa Katowic. To też jest bardzo fajny tutaj taki feature. W momencie, w którym załadujemy plan lotu do samolotu, to odpowiednio Simbrief będzie nam na
szczególnym etapie naszego lotu podpowiadał właściwą i wyświetlał właściwą mapę. Ponieważ lecimy z Katowic, więc pierwszą mapą, która jest dla nas tutaj najistotniejsza, to mapa plan lotniska, nasze miejsce ustawienie 08, tutaj będziemy startować, więc to nam się od razu wyświetla. No i w takim właśnie ustawieniu, czyli jeszcze raz status, PFD, navigation, display mapa, checklista i PFD, to wszystko moim zdaniem powoduje, że bardzo łatwo nam się w tym momencie orientować. Zmienimy sobie częstotliwość radia na 122.800, czyli klasycznie Unicom. Jeżeli pojawiłaby się kontrola, to zawsze klikamy sobie, słuchajcie, dolną częstotliwość i na tej dolnej już sobie przygotowujemy właściwą częstotliwość i później przyciskiem X-Fer zmieniamy tą częstotliwość albo klikając tutaj na poszczególne częstotliwości. No, komunikacja 1, jak chcemy zmienić po prostu na drugą częstotliwość. Bardzo proste rozwiązanie, szybkie i skuteczne. Mamy wszystko, co jest potrzebne w checkliście Starting Engines. Passenger Briefing Completed. Ja sobie musimy przerzucić się, o właśnie, na checklistę. Zatwierdzamy. Rudder plus adjust seat, doors, parking brake, cast messengers, electric. Sprawdzamy. Jest, zgadza się. Engine check, engine anti-ice, external disconnect. Disconnect, przechodzimy aircraft system, sim option, GPU wyłączone, flight controls, sprawdzamy, jest wszystko ok, go to the next checklist i teraz możemy, tu już mamy before taxi i możemy uruchamiać silniki. Uruchamiamy silniki bardzo prosto. Załączamy przycisk start, rośnie nam tutaj N2 i ustawiamy, o, na pozycję, tutaj jest taki zaskakuje lekko, pozycję idle. I jest, i silnik prawy się uruchomił. W międzyczasie uruchomiły się też światła, beacon, światła nawigacyjne są, były wcześniej. Światła, tak jak mówiłem, działają w pełnym automacie i działają bardzo dobrze. Nie musicie się w ogóle tym martwić. Silnik prawy jest ustabilizowany. Uruchamiamy silnik lewy. I przepustnica na idle dla silnika lewego. Dobra, silniki się uruchamiają i przechodzimy do panelu autopilota. Sprawdzamy ciśnienie, ustawiamy sobie wysokość. Pewnie dostalibyśmy w Katowicach 6000, więc ustawiamy sobie 6000. I prędkość. Tu mamy prędkości, zobaczcie, 200, 120, 115. Na speed selektorze ustawiamy sobie, możemy sobie ustawić prędkość V2, albo możemy też ustawić sobie taką prędkość, która pozwoli nam w miarę sprawnie manewrować już później samolotem. A ja bym sobie tutaj ustalił na razie prędkość do startu 170, taką wartość. Możecie tutaj ustawić V2, można ustawić też od razu 210, czyli taką prędkość wznoszenia, to jest prędkość, przy której ten samolot wznosi. I myślę, że tutaj też kapitan może z praktyki powiedzieć, jaka właściwie ta powinna być prędkość ustawiana. Natomiast w symulatorze w tym przypadku, no, warto, żeby... Jedyną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, to, żeby nie ustawić tutaj, nie zostawić tutaj zera, bo wtedy będziecie chcieli sobie polecieć, włączycie autopilota i wtedy będzie trzeba długo, długo kręcić, żeby tą właściwą prędkość tam później ustawić, na przykład jak włączycie tryb level change. Więc
ustawiamy sobie tą prędkość, ustawiamy sobie wysokość, mamy właściwe ciśnienie i mamy teraz before taxi checklist. Wing anti-ice nie jest potrzebny, transponder wprowadzony, flight plan mamy, flight ID confirm, no flight ID, nie wiem gdzie tutaj się wprowadza, to jest jedna rzecz, której nie wiem, navigation source ustawione, altimeter ustawiony, flapy set for takeoff, czyli pozycja do startu, flapy się ustawiły, speed break mamy, checked, sprawdzamy. Speed brake macie extended i mamy speed brake retracted. Wszystko się działa, flapy są ustawione do pozycji takeoff. I teraz zobaczcie jedną rzecz. To co mówiłem wcześniej. Znowu trim. No i wcześniej ustawiliśmy i dwa te wskaźniki na tym graficznym wyświetlaczu były na zielono, ale już nie są na zielono. W związku z tym ponownie musimy ustawić trym, tak żeby one były zielone. O! Flapy, tutaj mam podobnie. Dobra, flapy są take-off jeszcze raz i ustawiamy. Teraz, bo to jest ważne, ten trym jest zależny też od flap. Wcześniej mieliśmy flapy up i ten trym nam pasowało. Teraz mamy flapy na pozycji take-off i się zmienił w ogóle tutaj ten wskaźnik pitcha, czyli wytrymowania na 3,9. Teraz jest na zielono i teraz mamy pewność, że jest wszystko ok. Możemy załączyć cabin power, to znaczy, żeby tutaj nasi pasażerowie mieli dostęp do prądu, jakby potrzebowali podłączyć smartfony, komputery, to jest tam elektryka. Można to też później załączyć. Nie wiem, jak to tutaj w praktyce wygląda, ale w każdym bądź razie nic nam nie świeci, wszystko mamy załączone, speed brake mamy przetestowany, cabin signs. I właśnie, teraz przechodzimy sobie do sim options i mamy load manager, controls, interior lights, seat belts, no smoking, wszystko mamy załączone, czyli podświetlone, światła jak chcemy sobie poustawiać, to też tutaj wszystko za pomocą tych suwaczków. To jest troszkę takie, szczerze mówiąc, upierdliwe, ale jak wiemy, gdzie szukać, to nie ma problemu. Cabin signs, parking brake, release i go. Taxi, brakes, noseway steering, flight instrument check. Dobra, i możemy w tym momencie, moi drodzy, ruszać. Nie musimy się martwić światłami taxi, one załączą się zaraz automatycznie. W takim bądź razie taksi. Parking brake off. Światła taksi od jakby ruchu przepustnicy zależne, więc jak nam się świecą, to znaczy, że jest właściwe ustawienie przepustnicy. I już sobie tutaj skręcamy w lewo. I jedziemy do pasa 08. Jesteśmy na holding pointie do pasa 08. W tym momencie przechodzimy sobie do checklisty. Before flapy mamy, trim mamy i właśnie ten trim jest ponownie tutaj set for takeoff do ustawienia. Sprawdzamy na zielono, bardzo ważne. Speed brake mamy retracted, nie wiem, czy zawsze mówię. Cast messages review, navigation set, flight guidance set. No i teraz sobie możemy ustawić oczywiście też heading zgodny z naszym kierunkiem startu 084. Ustawiamy, że później też nie, tak wydaje mi się, że tutaj tak jest 084.
Tak, 0,84. Wskazania headingu mamy tutaj, malutkie cyferki, więc czasami się w tym łatwo pogubić. Mamy podłącz załączony, to też bardzo ważne jest, aktywna nawigacja. To też jest bardzo tutaj istotne, żebyśmy wiedzieli, że w momencie możemy się przełączać na wszystkie najważniejsze elementy dotyczące naszej nawigacji. Mamy aktywny w tej chwili nawigacja, czyli z komputera, Flight Manage System. Możemy wybrać też VOR-a, możemy wybrać VOR-a drugiego. I teraz w tym przypadku warto sobie też ustawić kursy. Kurs, w którym będziemy startowali, to kurs 084. To jest kurs VOR-a pokrywający się z headingiem. Na VOR 1 też możemy sobie w takim bądź razie ten kurs tutaj ustawić. Zobaczcie. No, jeżeli mamy być już, wiecie, wszystko robić tak jak w linii lotniczej Jerry Air jest w Boeingu restrykcyjnie przestrzegane, dlatego też powinno być przestrzegane w Hondzie Jet. Chociaż myślę, że nie jest to jakieś tam bardzo odstępstwo od reguł i tutaj nie zawsze oczywiście będziemy to sobie ustawiać, ale jak ma być idealnie, to niech jest. No i przełączamy się na aktywny FMS. Mamy przynajmniej pewność, że wszystko, co jest tutaj związane z nawigacją, jest ustawione właściwie. Komunikacja 122.8. Nie musimy się martwić o transponder, gdyż jest on w trybie auto i on się na poszczególnych etapach będzie załączał, wyłączał i to jest najistotniejsze, żeby z tym sobie nie zaprzątać głowy, tak samo jak nie zaprzątamy sobie głowy światłami. Flight Guidance Set. Mamy data do startu, prędkości wszystkie są. Take off briefing complete, radar. No i właśnie możemy sobie teraz, w zależności od tego, jeżeli mamy tutaj, się przełączymy, to możemy na podświetlonym na fioletowo wybrać sobie radar pogodowy. Jeżeli byłaby pogoda, to pojawiłyby się jeszcze deszcze, to pojawiłyby się tutaj takie zielone kwadraty. Nie wygląda to ładnie, no ale tak chyba tu na tym wyświetlaczu jest. Więc możecie sobie tutaj ustawić właśnie radar pogodowy, albo możecie z powrotem mieć czarty i tutaj w zależności od tego, co jest potrzebne później, to będzie się nam odpowiednia mapka wyświetlała. Przełączmy się na radar pogodowy. Ice Protection nie jest nam potrzebny, Goat i słuchajcie, możemy w tym momencie wjeżdżać na pas. Przed wjazdem na pas aktywujemy takeoff na przepustnicy, togę i wjeżdżamy. Jak samolot tak jest narowisty, to jest dobre słowo, bardzo narowisty, zatrzymujemy się, mamy heading. I tutaj, jakbyśmy sobie włączyli landing gear, widzicie, musiałem kliknąć przez przypadek. To jest też bardzo ważne, że jak gdzieś tutaj klikamy, to czasami ta landing gear idzie do góry. Gdzieś tutaj jest, właśnie tutaj jest tak wysoko też ten click spot, więc to jest taki trochę mały błąd. Settings OBS Active Baro Set mamy ustawione. Zastanawiałem się tylko jeszcze nad jedną rzeczą. Pak czas. Tutaj powinniśmy mieć możliwość załączenia zegara. Ale to już trzeba będzie poszukać w innym, bo tutaj powinno być PFD settings. Tu jest back active OBS PFD settings. PFD settings, altitude, no właśnie jednostki, pak. Tutaj timer powinniśmy mieć możliwość załączenia, tylko nie wiem czy ten, zaraz sobie to sprawdzimy. Timer jest tutaj, o właśnie. I dajemy timer. I timer leci. O, w ten sposób. No, takie to jest trochę triki. Dobrze, wszystko mamy ustawione. Take off.
W jakim bądź razie dostajemy zgodę na start i ustawiamy przepustnicę na take-off, czyli maksimum, i startujemy. Airspeed on life. Rotate. I teraz tak, 2 stopnie, bardzo 1,5 stopnia do 2 stopni nawet, od takim kątem. Pamiętajcie, po starcie 1,5 co najmniej tutaj, czy tam 15 kąt i startujemy. Gear up. Trzymujemy samolot na takim poziomie mniej więcej, żeby prędkość nam tutaj nie rosła. I teraz lekko samolotem, bo samolot jest bardzo narowisty, manewrujemy, nie załączamy jeszcze autopilota, manewrujemy, schodzimy do wskazań flight directora. Schodzimy do wskazań flight directora. Trochę tutaj. Chowamy flapy. Po schowaniu flap samolot też się... I zobaczcie, jak on od razu przyspiesza. Dlatego warto jest, ważne, żeby tutaj utrzymywać właściwy kąt wznoszenia. Załączamy NAV, yaw damper i autopilot. Chyba yaw damper się automatycznie załączył. Więc nie wyłączamy. Autopilot już działa, już nas trochę tutaj koryguje. Idziemy w prawo. Prędkość nam sobie swobodnie rośnie. Ustawiamy teraz prędkość na 210. Ustawiamy alt selector na wyższą wartość, jaką dostaniemy od kontroli. Mamy, prędkość nam rośnie. Ustawiamy sobie prędkość 210. I wciskamy level change. Teraz mamy level change na 210, samolot nam wznosi, ustawiamy przepustnicę na maksimum MCT, maximum continuous thrust, samolot wznosi, zmieniamy ciśnienie na standardowe, ustawiamy sobie heading selector i znowu alt selector do 41 tysięcy mamy mieć. Nie martwimy się światłami, one się odpowiednio same wyłączają. Samolot ma idealną prędkość 210. Ja powiem wam, w ogóle nie patrzę, co się dzieje na zewnątrz, patrzę wszystko to, co jest na monitorach. O 41 tysięcy. 41 tysięcy. Jeszcze raz sprawdzam, czy to było faktycznie 41 tysięcy. 43 nawet w pewnym momencie, słuchajcie, alt selector 43. Dobrze, i 210, i na tej prędkości wznosimy. I teraz bierzemy sobie checklistę. After takeoff, landing gear up, yaw damper on, flapy mamy powyżej 130. Zobaczcie, to jest minimum. Schowane, thrust levers MCT jest ustawiony, flight guidance required, ice protection nie jest potrzebne, cabin signs, no cały czas niech jest załączone, niech jest załączone, gdyby była potrzeba, to możemy później na przelotowej rozłączyć. No i w tym trybie, słuchajcie, w tej chwili sobie wznosimy, możemy w tym momencie zamknąć, tu jest na climb, pressurization, sprawdzamy, czy nam presuryzacja rośnie, wszystko się zgadza. OK, i altimeter transition też żeśmy standard baro ustawione. I teraz możemy sobie też tu włączyć, ponieważ jesteśmy w tym oknie, zarządzamy z tego monitora radar pogodowy. No i wznosimy. Moi drodzy, cała filozofia, płynne wznoszenie, płynna
całkowita kontrola nad samolotem, nie mamy overspeedu, nic się nie dzieje, samolot pięknie wznosił. Musimy pamiętać, aby po starcie utrzymać właśnie odpowiedni kąt i wtedy samolot nam naprawdę idealnie wznosi, nie jest taki jak rakieta, na którą nie możemy zapanować, wszystko jest tak, jak być powinno. Dobrze, moi drodzy, wznosimy do 43 tysięcy i widzimy się już później na wysokości przelotowej. Jesteśmy ciągle na wznoszeniu, już prawie mamy 40 tysięcy. Na naszym tutaj wskazaniu w monitorach centralnym obok Navigation Display oraz prawym w części jego lewej części prawego monitora mamy, możecie zaobserwować wskazania radaru pogodowego. Przed nami są dość silne opady deszczu i one są zaznaczone tutaj dość mocno na taki obszar zielony, więc radar pogodowy działa. My go tak jakby troszkę bokiem ominiemy, ale później i tak wlecimy na ten obszar, aczkolwiek na tej wysokości to już opadów nie będzie. W międzyczasie dostaliśmy komunikat, aby załączyć system anti-ice. System anti-ice jest załączony. Samolot o to poprosił, no i dlatego jest załączony. Myślę, że w tej momencie możemy wyłączyć. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja, no ale nie powinno tutaj już żadnej na tej wysokości i przy tej temperaturze wilgotności być. Sprawdzamy sobie wszystkie parametry, które są związane z tą fazą lotu. Samolot już praktycznie no, już z małą prędkością wznosi. Cały czas jest w trybie maximum continuous thrust, no, więc to jest bardzo ważne, żeby ta moc była właściwa do tego, abyśmy mogli utrzymywać cały czas wznoszenie. Mamy już 40 tysięcy za chwilkę. Czyli jestem ciekawy, dlaczego mamy, lecimy na zachód, dlaczego mamy 41. To mnie trochę dziwi. Dlaczego mi tutaj wyszły takie wysokości? Mamy 2,8, potem 4,3, 4,1,0. No te 4,3 to nie wiem, czy byśmy osiągnęli. No ale nie wiem, dlaczego. Ale na zachód. Dobra, no, w każdym bądź razie 4,1,0 by byłaby kontrola, to mogłaby to zweryfikować. Czasami Simbrief też daje takie dziwne. Lecimy na zachód, klasycznie na zachód. Jesteśmy już w Czechach, mapka wszystko pokazuje. No i teraz słuchajcie, na bieżąco możemy sobie też sprawdzić. Możemy załączyć teraz czarty. No i na czartach, o zobaczcie, mamy już podejście. On już automatycznie wykrył na podstawie tego planu lotu, który był wprowadzony do komputera, jakie podejście będzie wykonane. Czarty są, wracamy do mapki. Możemy sobie wejść w plan lotu. Tutaj też wszystko się zgadza. Gdybyśmy teraz dostali polecenie kierowania się na jakiś konkretny punkt, to to dokładnie jak w każdej nawigacji. Wybieramy sobie, powiedzmy, że w tym przypadku powiększymy sobie. Będziemy chcieli lecieć, to może będzie lepiej tu, bo widzę, że jest bardzo duży opad. A, my jesteśmy dopiero tutaj. Lecimy na punkt Rapid, ale może mamy na Unavi. No i dostalibyśmy jakiś właśnie Direct Unavi, więc wybieramy sobie, klikamy Unavi, klasycznie Unavi, Activate Unavi i samolot nasz kieruje się na Unavi. Więc to klasyczna nawigacja garminowska. Sprawdzamy WinAV. WinAV musimy mieć Enable, Profile, 4.1, wszystko się zgadza, Speed, do wznoszenia. Wszystko jest ok. Na climbie, zobaczcie, mamy ograniczenia. Na cruise 277,2 Maha i descent. Ograniczenia 250, poniżej 10 tysięcy. Area speed limit. Wszystko mamy ładnie tutaj, wszystko wypisane. Wracamy. No i tutaj już tak powiedziałbym szczerze, ledwo do tych 41 tysięcy. Do tych 43 mógłby nie dociągnąć, no ale faktycznie bardzo, bardzo powoli już znosi powyżej 40 tysięcy, 40 tysięcy stóp. No, już jest bardzo, bardzo wysoko.
737 ani A320 już na tych wysokościach nie operują, przynajmniej ja się nie spotkałem. No, możemy też wyłączyć w tej chwili sygnalizację, zapiąć pasy. A tutaj możemy sobie status control, interior i seatbelts. No, palić wiadomo, nie wolno. Bardzo ważne, raz jeszcze raz to podkreślam, bardzo ważne to jest, abyśmy w miarę płynnie mieli pełną świadomość umiejętności przełączania się pomiędzy tymi oknami i wiedzieli, że w momencie, w którym jakie pokrętło w tym momencie tego monitora dolnego odpowiada za dany obszar wyświetlany na monitorach. Więc to jest moim zdaniem najważniejszy element. I teraz na przykład jak sobie klikniemy tutaj checklista, o i teraz przejdziemy dalej, to mamy cruise altimeter, mamy oczywiście wszędzie ustawione baro, no tutaj nie mamy baro na przykład na pomocniczym i jeszcze powinniśmy mieć hektopaskale. Nie zapominamy nigdy o tych standbyowych. Altimeters, altitude, wszystko mamy ustawione, zatwierdzamy systemy monitorowania. No i oczywiście mamy następną, descent, na razie nas ona nie interesuje. I możemy sobie tutaj włączyć czarty, to mamy Katowice. A jak chcemy sobie zmienić, to klikamy i zobaczcie, arrival już nam się podświetliło. Wszystkie dane wyświetlane. No, potężne opady deszczu przed nami. Słuchajcie, on do tych 41, tak ledwo chce dobić. Widzę, że praktycznie nie jest. Spróbujmy dać mu zwiększyć trochę moc. No, to tutaj musiał się kapitan wypowiedzieć, czy faktycznie jest to dobrze odzwierciedlone, te performance'y tego silnika. No bo on tutaj na maximum continuous thrust powinien dojść do tej wysokości, no ale widzę, że już nie miał siły, nie miał siły. No, więc spróbujemy dobić, dając przepustnicę maksymalnie do przodu. To jest bardzo ważne w tym momencie, abyśmy też zrozumieli pewną tą filozofię zarządzania przepustnicą ręczną, bo tak naprawdę w przypadku tej przepustnicy zbyt dużo od momentu startu do wysokości przelotowej nie musimy robić, bo ona jest tak skonfigurowana, zresztą ten system FADEC, którejś tam generacji, on odpowiada właśnie za odpowiednie zarządzanie tą mocą. I w tym przypadku tutaj też jest tak, że no zbyt dużo nie musimy ustawiać. Będziemy się musieli troszkę bardziej pomęczyć przy zniżaniu, ale też nie jest to jakieś takie cały czas wachlowanie przepustnicą. Mamy 7,1 macha, to już jest dużo. I teraz sami widzicie, dlaczego ustawiamy 210 po starcie jako prędkość wznoszenia. Dlatego, że te 210 i IAS to jest taka jakby idealna wartość, która pozwoli nam później przy osiągnięciu wysokości przelotowej na niekorygowanie tej prędkości. Bo to będzie taka prędkość, która będzie cały czas instrumentalna prędkość, która będzie cały czas na tym samym poziomie, mimo że macha już nam wzrosło prawie do 7,2 macha. No ale 7,2 macha gdzieś tak tutaj mieliśmy napisane, że to jest maksymalnie, więc to 7,2 macha. No za chwilkę, patrzcie, mamy 100%, tutaj już nawet na czerwono, ale za chwilkę jak tylko osiągniemy tą wysokość przelotową, o właśnie, 41 tysięcy stóp, to cofnę przepustnicę na pozycję MCT, Maximum Continuous Thrust. O. I jest Maximum Continuous Thrust. Od razu wszystko się zaświeciło tak, jak trzeba. I mamy 7,18 macha. I nic nie musimy, słuchajcie, tutaj już ustawiać. Tak naprawdę to powinno nam się, gdybyśmy lecieli na 39 tysiącach, 37 tysiącach, wszystko nam by się automatycznie tutaj fajnie po
poustawiało bez klikania przepustnicą, no, tak troszkę musiałem przyspieszyć, dać więcej mocy, może nie przyspieszyć, ale dać więcej mocy i mamy 41 tysięcy, 716, no sobie tu ustawi maksimum continuous thrust, nie mamy obawy, że nam wejdzie w overspeeda, no i po prostu lecimy sobie według planu lotu do Genewy. No i jesteśmy już tak naprawdę przed top of descent, więc powoli zaczniemy się konfigurować. Ja się załączyłem w międzyczasie na VATSIM, ponieważ jest gdzieś tam kontrola, choćby tower. Myślę, że to jest też poradnik skierowany do wszystkich pilotów, ale głównie do Jerry Air, więc wszyscy tam będą latać na VATSIM, więc to też w jakiś sposób troszkę wzmocni imersję, a nie odejmie nic z tej części takiej szkoleniowej, pseudo-szkoleniowej. Moi drodzy, będziemy zniżać. Tutaj na razie kontroli nie ma, więc sprawdzamy sobie. Zaczynamy od podejścia. Podejście jest do pasa 04. Sprawdzona informacja. Pas 04 w użyciu na ATIS-ie. Mamy podejście Beno-1 Paro. Beo, i to będzie to podejście. Tutaj będzie się o Benot One Paro i Benot One Tango. Takie podejścia. November, przepraszam. November. Benot One November, Benot One Papa. Ok, i teraz sobie to wszystko, jak mamy wprowadzone, dajemy Alt Selector, dajemy VNAV, VNAV PAF, ustawiamy Alt Selector na 20. Jest na 30 tysięcy na razie. Samolot idealnie w momencie zaczął schodzić. Szybko cofamy przepustnicę, ale do około 60%, tak mniej więcej, tak żeby nam nie wyszło na overspeed. Cały czas trzymamy 210 i teraz to jest ważny element. Zaczynamy zniżać. Ustawmy sobie 30 tysięcy. Tutaj już klasycznie, chociaż mamy tutaj limit 15 tysięcy na naszym VNAV-ie, to się wyświetlił po prawej stronie. Można zrobić to na dwa razy. Na początek trochę zredukować moc i później wejść w VNAV, PAF. No, w każdym bądź razie trzeba uważać, żeby nie dopuścić tutaj w tym momencie do overspeeda. Bardzo łatwo go zrobić, jeżeli ten zakres prędkości jest tutaj bardzo bliski tego overspeeda, a na tej wysokości już tak niestety jest. W każdym razie teraz samolot zniża, cały czas utrzymuje taką prędkość. Nie zmieniamy tutaj tej prędkości. W każdym razie tutaj sprawdzamy tylko, monitorujemy tą prędkość, żeby ona nam specjalnie za bardzo nie rosła. Mamy zniżanie 2200, 2100. Lekko sobie jeszcze cofamy, między 50, no na tej wysokości troszkę mniejsza moc, ale też nie może być jakaś na pozycji idle, żeby specjalnie aż tak bardzo tego samolotu nie wyhamować. Dobrze, w każdym razie prędkość ustabilizowana, samolot jest w trybie VPAF, VNAV PAF i ustawmy sobie to zniżanie do 15 tysięcy. Sprawdziliśmy sobie wcześniej ATIS, to jest taki standard. W ATIS-ie mamy ILS do pasa 04. Dobra, i mamy 15 tysięcy. Możemy nawet sprawdzić jeszcze airport. Jest, zobaczcie. O, no VATSIM ATIS. Już się widocznie się zmieniła sytuacja. W każdym bądź razie wiatr z kierunku 050, 9 węzłów, ciśnienie 1016. Zawsze pilnujemy headingu zgodnym z kierunkiem lotu. I samolot schodzi. Dobrze, skoro wiemy, że będzie ILS do pasa 04, wchodzimy sobie w procedury. Mapkę mamy na razie podejścia star. Bieramy approach, transition przez indice.
No dokładnie tak chyba będzie. Tak, przez punkt Indis. Tak, i dajemy load activate. Więc to się nie przejmujemy. O, coś nam tutaj, słuchajcie, wskoczyło od razu, że lecimy na punkt Indies, bo żeśmy chyba włączyli Activate. Dobrze, w takim bądź razie zweryfikujemy to jeszcze raz, dajemy procedurę Venno Transition None. Przełączymy się na Heading. Heading, Remove, OK i dołożymy jeszcze raz Venno Load. I przełączymy się na z powrotem na procedurę. I tak to powinno być. Benot, Nemos, tak. No także nie dajemy aktywacji. To taki mały błąd. I tutaj mamy też procedurę przez Indies. I to wszystko powinno nam się. Jesteśmy tak. On musi trochę w prawo skręcić, bo jesteśmy w headingu, ale dajemy sobie tak i damy. I on przechwyci ten plan lotu. Także nie dajemy aktywacji, tylko załadowanie tej procedury. No to też ważna informacja. W każdym razie procedura jest na nowo. W planie się ustawiła właściwie. Sobie teraz powiększyć. Ważne, żebyśmy te monitory sobie odpowiednio tutaj te wyświetlacze ustawiali i panowali nad nimi. Dobrze, jak widzicie, wlatujemy sobie w procedurę. Na tym naszym prawym monitorze lewej jego części widzimy już nasz samolot. Tutaj na radarze też tutaj już przechwyci sobie tą procedurkę, bo wcześniej wszedł w od razu kierunek na punkt Initial Approach Fix, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić całą tą procedurę. Ale się nie pogubił, wszystko jest ok. Ustawmy sobie teraz prędkość. Też jest ważne, żeby. Możemy sobie na tej wysokości ustawić prędkość około 240. Możemy zwiększyć. Tak, nad prędkością musimy zapanować. Załączmy sobie anti-icy. Jesteśmy w strefie opadów, w strefie wysokogórskiej. Wiemy, że pas 0,4 wprowadzimy sobie minimum. Minimum 1617. Jeszcze raz, tak, jest kategoria pierwsza, 1617. Minimum wprowadzamy na w zakładce Utilities minimum 1617. Enter. Jest wprowadzone. I teraz częstotliwości. Musimy sobie wprowadzić częstotliwość. Częstotliwość radiolatarni w
Genewie 115-75. I częstotliwość ILS-a mamy już tutaj w standby'u 110,9. I możemy jeszcze 116,6. I w tym momencie mamy odległości 62 mile do radiolatarni Papa Alfa Sierra. Samolot jest w trybie VIP-ów. Prędkość nam trochę urosła, więc redukujemy do około 65%. Jeszcze 40 może zostać. No i przechodzimy sobie teraz do wyliczenia prędkości do lądowania. Speedbacks, landing. Bierzemy z SIMA, czyli z tych wartości, które są w komputerze. I pojawiają nam się prędkości approach 110 i RF 105. Następnie możemy zapiąć już pasażerów. Tu seatbelts on. I przechodzimy, możemy sobie załączyć checklistę na zniżaniu. Checklista. Landing field elevation. Verify site. Mamy landing field elevation 1458. Weryfikujemy. Tak, to się zgadza. Coś zacięło. Engine anti-ice jest załączony i altimeters za chwilkę sobie też ustawimy. Troszkę jeszcze redukuję moc. I znowu sobie ustawiamy właściwe okienko. Bardzo dużo kolorów się pojawiło na naszym radarze i tu sobie możemy dać czarty i sprawdzamy. Ja jestem tak przyzwyczajany, że w tych oknach mam właśnie zamiennie radar, karty podejścia, czy tam w ogóle odejścia, mapy i checklistę. Chcę sobie przerzucić teraz tutaj na radar, powiększyć. No, pogoda mało ciekawa. Tak, kontroli już niestety nie ma. No, ale jakoś się może przebijemy przez te chmury. Samolot ładnie jest skonfigurowany, właściwa prędkość. Jedynym błędem było załadowanie i aktywowanie podejścia, zamiast tylko za załadowanie, więc trzeba pamiętać, żeby w procedurach zawsze jak mamy tutaj to było tylko podejście. Może tutaj też jest activate, więc tym będziemy się martwić później, bo ten system możemy aktywować i on się zaaktywuje w trybie nawigacji zarządzanej przez Flight Management System. Natomiast możemy też oczywiście, do czego bardziej ja rekomenduję, to moment, w którym my przejdziemy sobie na heading i właściwe przechwytywanie lokalizera. Tak zawsze jakoś jest lepiej. Wydaje mi się to bardziej łatwiejsze do panowania nad tym. No, trochę nam wchodzi
duża prędkość, więc jeszcze raz weryfikujemy, żeby nam nie weszło za bardzo w overspeeda, ale też żeby nam nie spadła ta prędkość jakoś drastycznie. Sprawdzamy, czy tutaj mamy jakieś max 220 na Golf 503. W tym momencie, mając ustawione radia nawigacyjne, mamy tutaj Genewę, możemy sobie ustawić częstotliwość ILS-a. Mamy ILS i teraz jak to zrobić? Przełączamy się na heading. Przełączamy się na Localizer 1 i tutaj się powinno ustawić nam z automatu. Ale się nie ustawiło, więc musimy ustawić Localizer 1, częstotliwość Localizera 0,44, kursem 0,44. No w sumie to się ustawiło. Patrzę 0,44, właśnie, mamy ustawione. No widzicie, nawet działa z automatu, że mamy ustawiony localizer, czyli dobrą częstotliwość, no i możemy się z powrotem przerzucić na FMS-a, NAV i jesteśmy. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest w Hondzie, jak nie tylko w Hondzie, ale też w innych samolotach, aby właściwie mieć wszystkie pomoce nawigacyjne wyświetlone. One są moim zdaniem bardzo potrzebne, ułatwiają naszą orientację w przestrzeni. Bazowanie tylko i wyłącznie w tym momencie na linii magentowej jest no, trochę moim zdaniem ryzykowne. Może nie ma faktycznie obowiązku mieć załączonych tych wskazań, ale jednak wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo pomocne. Jesteśmy na mapce, zobaczcie, wszystko jest tak, jak być powinno. Mamy 15 tysięcy, wybierzmy sobie teraz zniżanie, dajmy sobie na level change i powiedzmy, że będziemy zniżać do... Tutaj jest do 9 tysięcy, z tego co wiemy. Na razie damy do 9 tysięcy. I level change. I nam wyłączamy level change. I redukujemy moc. Zobaczcie, ten level change jest tutaj niesamowity. Moim zdaniem jest bardzo agresywny. Aż tak mocno nie będziemy tak szybko zniżać. Dajmy 3000. Tu jest przechwycenie na punkcie Indis, mamy być na wysokości 6000. Belka punkt 6000, czyli do... Siedem tysięcy. Musimy nad mocą panować. Dwieście dwadzieścia to jest maksymalna prędkość na kolejnym punkcie. Ustawmy sobie tą prędkość na 220. To jest właśnie fajna zabawa przepustnicą. 1300 spokojnie sobie zniżamy.
mamy wskazania, gdzie znajduje się Papa Alfa Sierra. Papa Alfa Sierra. O, idealnie. Możemy sobie już ustawić ciśnienie. Mamy ciśnienie minimum. No i trochę redukujemy moc, tak żeby osiągnąć 220. Nic nie widać, więc idealna pogoda do podejścia IRF, IFR. I tu damy 1000 zniżanie. Mamy 115,75. Mamy idealne wskazanie, gdzie jest lotnisko. Zobaczcie, tutaj mamy zobrazowanie terenu przed nami, super sprawa. Widać wysokie góry. Światła powinny się zaświecić, Riko, światła się zaświeciły. Dokładamy troszkę mocy. Ice detected, mimo że jest załączony, słuchajcie, anti-ice, to jednak ice detected. I teraz bardzo, moim zdaniem, dobre rozwiązanie w tym przypadku to przejście na heading, przełączenie się w nawigacji na Localizer i mamy odległość do Localizera 8 mil, a powinniśmy przechwycić na, to jest która mila? Well, INE 14, na 14 i India November Echo. Czy wiecie, to są już bardzo oczywiste sprawy, to co robimy w tej chwili, ale wydaje mi się, że w przypadku Hondy, no to jest właśnie taka fajna kwintesencja latania samolotem bez autotrustu. Jeżeli lataliśmy wcześniej na Boeingu z autotrustem, na Airbusie, to faktycznie może być tak, że się trochę gdzieś tutaj człowiek pogubi. Dobrze, i mamy 7000. Dokładamy trochę mocy. I teraz sobie na mapce zobaczyć Indies, tak, będziemy próbowali. Mam odległość 14,4, to jest troszkę jeszcze moim zdaniem za blisko. Indies jest na 17,6. Jeszcze sobie troszkę odlecimy. No, mamy fajnie też wyrysowane na naszym navigation display pozycje. Naprawdę ciężko się pogubić.
checklista przygotowana. Możemy nawet już niektóre pozycje zaznaczyć. Tak jest. No i tylko flapy jeszcze zostały. Dobra, 20 mila, myślę, że spokojnie już możemy zawracać. To znaczy skręcać w lewo na przechwycenie lokalizera. Dajemy NAV. Pilnujemy prędkości cały czas. Mamy speed na 200. Localizer w standby'u. Glide slope jest nad nami. Powiem wam, że no pogoda idealna do podejścia takiego. Oczywiście tutaj te sposoby podchodzenia i utrzymywania prędkości są różne. Można też podchodzić w trybie IAS, ale to też trzeba machać przepustnicą i też mieć takie cały czas wzgląd. Nie ma tutaj, jak nie ma automatu, to no musimy cały czas tej prędkości pilnować. Na chwilkę powinniśmy przechwycić localizer. Jeżeli byśmy robili podejście RNAV-owskie, to możemy cały czas być w trybie zarządzania lotu przez FMS. On wtedy automatycznie przechodzi przez glide slopa, przez glide path'a. Natomiast jeśli chodzi o glide slopa, to tutaj ja rekomenduję przejście właśnie na heading i nawigację. Mamy wszystkie dane wyświetlone. Tak, i przechwytujemy, jest lokal 19 mila. Możemy włączyć w tej chwili approach, uzbroić. Tak, 190, ok. Speed damy na 180. Tak. Heading selector. Tak, glide slope przechwycony, localizer przechwycony. Samolot powinien za chwilkę rozpocząć zniżanie. Dokładnie 17 mila. Punkt indice. I rozpoczęliśmy zniżanie. Oczywiście redukujemy moc o 40%. I piękne góry. Troszkę tutaj się przejaśnia. Dobrze, i jesteśmy w odległości 15 mil. Można się zgłosić. Geneva, traffic Charlie 76 Mike Kilo on final to runway 04. Establish ELS runway 04. Now 15 miles to threshold runway 04. Geneva traffic, Fox Golf Tango Alpha Juliet, starting up sorry, the aircraft, passing Bravo for Geneva traffic. Dobra, troszkę redukujemy prędkość. Nie trzeba nawet używać speed breaka. Wiatr 14 węzłów przed nami. Wiatr jest 10 węzłów w kierunku 5.0, więc tak naprawdę wiatr czołowy. Odejście na drugi krąg powinno się odbyć. Tu jest 7000, mamy 7000. Dobra, jest 170.
odległość 11 mil, dobra prędkość, wszystko jest tak jak być powinno. O, znowu opad deszczu. Dobra, ta moc około tam mamy 30%, 31 na tym. Silniki nie pracują idealnie na tej przepustnicy. Dobra, możemy jeszcze trochę zredukować. Damy flapy approach. No i od razu tutaj czuć, że te flapy stawiają potężny opór. Prędkość nam spada. No jest tak bardzo ostrożne podejście. Jeszcze ten wiatr też tutaj daje popalić. Mały samolot, lekki, więc trzeba tą przepustnicą troszkę operować. No już piąta mila, gear down. Landing gear down, speed break retracted i flapy do lądowania full. VRF autopilot fuel damper disengage. No dobrze, moi drodzy, w takim bądź razie rozłączamy autopilota. Autopilot. Yaw damper też. No i manualnie już zbliżamy się do lotniska. Samolot pięknie ustabilizowany na glajslopie. Właściwa prędkość, mała. Tak, to jest bardzo bezpieczne podejście. Bardzo szybko się skonfigurowałem, ale to właśnie po to, żeby potem nie robić wszystko na wariata. Nie ma za dużo trafiku w tym momencie, więc... No oczywiście tradycyjnie musi przycinać przy lądowaniu. Mam nadzieję, że to kolejny sim update naprawi. Albo i nie. Dobrze. Dałem teraz flapy do lądowania specjalnie, żeby mnie jeszcze bardziej nie wyhamowały. No i mnie bardzo podniosło. Flapy są faktycznie. Przez te przycinki człowiek nie do końca jest w stanie zapanować idealnie nad tym samolotem. Bardzo małe ruchy przepustnicą. Bardzo delikatne, ale faktycznie wiatr jest większy niż ten w Atisie. Fifty,
Dobrze, jesteśmy w Genewie. No, samolot, tak jak mówię, jest bardzo narowisty. Trzeba tutaj też te czułości na ruderach sobie chyba poustawiać. Minimalne ruchy powodują, że ten samolot jest... No, spróbujemy tu... A, nie zjechaliśmy. Dobra, musimy zjechać dalej. Spróbujemy zjechać dalej. Dobrze, i zjeżdżamy. Geneva traffic, Charlie 76 Mike Kilo, runway 04 vacated. Moi drodzy, oczywiście teraz pełne sprzątanie samolotu, dekonfiguracja. W każdym bądź razie, no mniej więcej, mam nadzieję, że w tym poradniku zawarłem najistotniejsze kwestie dotyczące takiego prostego latania tym samolotem. Oczywiście nie ma najmniejszego problemu, żeby wykonywać wszystkie podejścia, to też warto wspomnieć, i VOR-y, i AirNav-y, FLS podejścia. Naprawdę ten samolot jest LPV, znaczy się bardzo fajnie wykonany i no, nie należy się go bać. Bardzo przyjemnie się nim lata. Tak naprawdę wszystko, cała reszta to standardowa obsługa radionawigacyjna, jak w każdym innym samolocie. Więc nie będę tłumaczył podejść tych wszystkich szczegółowo. Ważne, żeby pamiętać, bo to jest chyba najistotniejsze w tym samolocie, o obsłudze tych okienek, bo to może gdzieś tam stanowić dla większości osób taki galimatias na początku. I czekajcie, czemu nie możemy jechać? No, stanęliśmy i potrzebuje trochę więcej mocy, żeby jechać ten samolot. Więc to na początku faktycznie te okienka mogą stanowić wyzwanie, ale kwestia dosłownie 2 godzin, żeby to wszystko opanować. Trzeba pamiętać po prostu, który monitorek i które pokrętło odpowiada za przeskakiwanie wyświetlanej treści na tych monitorach i wtedy jest to znacznie łatwiejsze. O 50% skomplikowania obsługi od razu odpada. Dobrze, moi drodzy, to wszystko. Oby komuś się on przydał. Jeżeli kapitan miałby kiedyś ochotę chwilkę rzucić okiem, coś napisać w kategorii uzupełnienia dotyczącego obsługi Hondy, będę bardzo wdzięczny. A mam nadzieję, że ten film przyda się kolegom, którzy w Jerry Air chcą rozpocząć swoją przygodę właśnie z Hondą Jet. Dobrze, to wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania mojego kanału i oczywiście lajkowania albo i nie filmów czy pisania komentarzy. Trzymajcie się. Cześć.